Dzień dobry moi drodzy, dobrze Was widzieć. No ja przynajmniej mam nadzieję, że jesteście gdzieś tam po drugiej stronie, bo w przeciwnym razie to całe moje dzisiejsze wystąpienie i całe to wydarzenie będzie nieco schizofreniczne z mojej strony, więc gdzieś tam mam nadzieję, że jesteście, słuchacie i ja będę mógł się na coś przydać, dlatego że dotknąłbym dzisiaj dwóch... Tematów. Jeden w miarę oczywisty, to będzie fantastyka naukowa, a drugi nieco mniej, ale niezwykle z tym pierwszym powiązany, bo chodzi mi o kwestię kreatywności, która dzisiaj jest no, niezwykle istotna. Żyjemy w czasach, w których wymaga się właściwie od wszystkich, żeby byli kreatywni. E, na przykład według badań World Economic Forum, m, dzisiaj, jeśli chodzi o kompetencje poszukiwane przez pracodawców, to kreatywność znajduje się na trzecim miejscu według tego zestawienia za 2020 rok i stale z każdym rokiem waga tej kreatywności rośnie. Wystarczy spojrzeć na ten sam ranking z 2015 roku i już wtedy okazałoby się, że kreatywność była na miejscu nie trzecim, a dziesiątym i z każdym kolejnym rokiem jest coraz bardziej chciana, no bo zewsząd jesteśmy atakowani nowymi koncepcjami, pomysłami, produktami, usługami. Gdy dzisiaj idziecie do kina i zanim się rozpocznie seans jest wam wyświetlany krótki, mniej lub bardziej jednak, ale blok reklamowy, to ilość doznań w wyniku Takiego właśnie bardzo krótkiego seansu przed seansem będzie zapewne większa niż pół roku życia na brytyjskiej XIX-wiecznej wsi. Więc o takiej skali my tutaj mówimy. I to już nie jest tak, że przewagę konkurencyjną na przykład na rynku pracy buduje się takimi stałymi punktami każdego dobrego CV pod tytułem y, umiejętność obsługi pakietu MS Office albo prawo jazdy kategorii B. No nie, myli Państwo, nic bardziej mylnego. Dzisiaj, jak nie ma się tej kreatywności, no to pojawia się dość spory problem. Natomiast według innych badań my jako pracownicy, my jako ludzie mamy jakiś taki wewnętrzny deficyt. Kreatywności. To znaczy, nam się wydaje, że my nie jesteśmy wystarczająco kreatywni, że inni są kreatywni bardziej. Natomiast na całe szczęście yy, współczesna nauka myślę, że yy, i psychologia, ale też neurobiologia w ostatnich 25 latach dawała nam podpowiedzi, w jaki sposób wykrzesać z siebie troszeczkę więcej kreatywności i paradoksalnie te sposoby na pewnym etapie całkiem ładnie połączą nam się z tematem fantastyki naukowej, która może być, o, tutaj już trochę zdradzę, niezwykłym źródłem, inspiracją do tego, żeby być kreatywnym nieco bardziej na co dzień. I postanowiłem tak nieco uporządkować to nasze dzisiejsze spotkanie, ten wykład. I, i, i zacząłbym z, z Wami chętnie właśnie od tego tematu, o, o tych paru złotych zasadach, powiem, wzbudzania nieco większej kreatywności. Kreatywności I wydaje mi się, że jak dokonałem takiego dość mocnego przeglądu źródeł na ten temat, to są takie trzy główne zasady, które całkiem nieźle się przydają na co dzień. Zasada numer jeden dość zaskakująca. W niej chodzi o to, aby określić swoją najlepszą porę na kreatywność. Sprawa jest tutaj o tyle ciekawa, że często, kiedy patrzymy na swój dzień, to on wygląda w miarę podobnie. Ale taka nauka, jaką jest chronobiologia, która zajmuje się określaniem chronotypów ludzi, czyli właściwie tego, w jaki sposób działają w toku doby ich zegary biologiczne, to okaże się, że... My w toku dnia jesteśmy ludźmi bardzo różnymi. Czasami nam się coś bardziej chce zrobić, czasami mamy taki moment, w którym po prostu zupełnie odpuszczamy, czujemy, że nasz umysł nie jest gotowy do bardzo intensywnej pracy, nie mamy dostępu do zasobów, które tam zostały wcześniej zgromadzone, czasami jesteśmy mniej lub bardziej senni. Ten zegar biologiczny u każdego z nas będzie działał zupełnie inaczej, ale z punktu widzenia kreatywności to jest całkiem istotne, aby obserwować to, jak my się zachowujemy w czasie, jak się po prostu trochę w tym ym, dniu czujemy. Dlaczego? Dlatego, że... Kiedy mowa jest o czymś, o co naukowcy określają mianem operacyjnego działania. Czyli wiecie, to są wszystkie odpisywania na maile, to są jakieś takie momenty, w których no, chcemy właśnie coś zrobić, żeby, żeby, żeby widzialnie powstał jakiś ślad. To paradoksalnie taki, taki moment, w którym my jesteśmy najbardziej czujni i, i jesteśmy w stanie wykrzesać z siebie najwięcej. Zdaniem naukowców. Wcale nie jest najlepszym momentem na to, żeby wpadać na jakieś pomysły. Były takie bardzo znane badania chicagowskiego badacza Andrew Jarosza, pana profesora Andrew Jarosza. Ja w sumie nie jestem z nim kolegą, ale, ale tak sobie pozwoliłem. I, i, I pan profesor Jarosz doszedł właśnie po serii przeróżnego rodzaju eksperymentów, że ludzie, którzy znajdują się w nieoptymalnym czasie dla swojego mózgu, są. Najbardziej kreatywni. To właśnie wtedy wpadają na takie pomysły, i czasami być może ktoś z Was czegoś takiego doświadczył. Na przykład wtedy, kiedy nie wiem, obieraliście ziemniaki albo chwilę po przebudzeniu. No, nie możemy mówić wtedy, że, że, że to jest moment, w którym nasz mózg pracuje na największych obrotach, ale czasami właśnie wtedy nam wpada do głowy jakaś myśl, co do której jesteśmy w stanie się doczepić i ym, ona w perspektywie czasu zadziała całkiem nieźle. Więc. W toku doby warto jest obserwować te nieoptymalne momenty pracy swojego mózgu i wtedy trochę planować kreatywność, co łączy nam się z zasadą numer dwa, która brzmi właśnie: zaplanuj swoją kreatywność. I to brzmi trochę śmiesznie, dlatego że gdybyśmy powiedzieli sobie sami, będę kreatywny, będę kreatywna we wtorek o godzinie 15, to to brzmi jak mrzonka, no bo, bo nam się wydaje, że tak nie da się tej. Kreatywności trochę wykrzesać. A jeszcze w poszanowaniu z pierwszą zasadą sobie myślicie tak, no ja na przykład tak mam, że trochę po popołudniami, że dzień po godzinie 13 już dla mnie mógłby się spokojnie kończyć i już tam niewiele się zadzieje. Więc ja wiem, że to jest taki średnio optymalny czas na, na, na wymyślanie nowych rzeczy, ale ja właśnie jestem w stanie zaplanować sesję kreatywną sam ze sobą, właśnie na przykład o godzinie 14 w czwartek, i ja wtedy mogę śmiało to wpisać do kalendarza. I mimo, że brzmi to jak mrzonka, to na przykład uznany specjalista w zakresie kreatywności Ken Robinson, kiedyś doszedł do wniosku, że właśnie planowanie kreatywności jest rzeczą, która chroni ten bardzo ważny moment od... Natłoku wszystkich spraw bieżących, wiecie, taka klasyczna bieżączka pod tytułem właśnie maile, i wszystkie inne rzeczy, które trzeba zrobić. Nie. Kreatywność da się blokowo całkiem nieźle wyznaczyć, i wtedy to dość dobrze funkcjonuje. I mało tego, moment, w którym my planujemy właśnie to, że, że będziemy działali, będziemy kreatywni, paradoksalnie jest sprawą, która też mobilizuje nasz organizm do tego, żeby na tej kreatywności właśnie wtedy się skupić. I jeszcze mamy trzecią bardzo ważną. Zasadę, która też po części łączy się z tymi pierwszymi, a brzmi ona następująco. Działaj. W kreatywności chodzi o działanie, a nie o wymyślanie czegoś niesamowicie dobrego, dlatego że nam się często wydaje, że właśnie taka zaplanowana sesja w czasie nieoptymalnym dla naszego mózgu jest czymś, co ma być jakościowe. W kreatywności nie do końca chodzi o jakość, w kreatywności chodzi o ilość tych pomysłów. Chodzi o to, żeby wyrzucić z siebie jak największą liczbę połączeń z dotychczasowymi e, koncepcjami, e, no bo tym w dużej mierze jest kreatywność, łączeniem z pozoru niepołączonych do tej pory ze sobą elementów. I, I w momencie, w którym my dajemy sobie przyzwolenie na to, żeby wyrzucić z siebie tych rzeczy jak najwięcej, nie krytykować ich, a dopiero na późniejszym etapie e, dokonać ewentualnej selekcji, Lekcji, to, 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 to zalecenie związane z działaniem e, powoduje, że rzeczywiście możemy troszeczkę swój celownik przerzucić na to, żeby, żeby powstawało dużo, a niekoniecznie dobrze. To, czy to będzie dobrze, to się okaże w, jakiś, w jakimś w późniejszym czasie. I teraz, po to, żeby pokazać wam to w praktyce, to na przykład, kiedy ja się zabieram za e, pisanie książki, to ja sobie wyznaczam ten moment na kreatywność w czasie nieoptymalnym, bardzo blokowo, czyli na przykład, właśnie, czwartek, godzina 15. I ja wtedy na przykład książkę piszę, wyrzucam z siebie bardzo dużo zdań, Niekoniecznie pięknych i poprawnych, dlatego że ja tę książkę będę redagował w czasie już optymalnym dla mojego mózgu, czyli na przykład do godziny 12-13, wtedy kiedy ja już nie potrzebuję być kreatywny, ale potrzebuję być nieco bardziej skrup skrupulatny. I niezwykle dobrym dla nas przykładem tego, w jaki sposób ten schemat działa w rzeczywistości, są dzieci, dlatego że y, my wiemy, że, że kreatywność jest czymś, co jest trochę oduczana w czasie. Są takie badania też prowadzone przez NASA, bardzo, bardzo znane, kiedy okazuje się, że biorąc najwybitniejsze mózgi świata, inżynierów z NASA, to oni z punktu widzenia kreatywności całkiem blado wypadają przy dzieciach, dlatego że w toku socjalizacji w toku takiego nacisku ze strony środowiska, my gubimy swoją kreatywność, no bo wiecie, sama w sobie szkoła wymaga jednej określonej dobrej odpowiedzi, więc my z czasem, z każdym rokiem jesteśmy coraz mniej kreatywni, nie dlatego, że, że tej kreatywności nigdy w sobie nie mieliśmy, tylko dlatego, że my narzucamy na siebie takie własne ramy, które nam tą kreatywność trochę wyrzucają, więc... Powtórne uczenie się kreatywności jest w zasadzie oduczaniem się niebycia kreatywnym. I bardzo dobrym narzędziem do, 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 do oduczania się tego, tego, tego braku kreatywności, do powrotu do tych lat dziecięcych, jest właśnie fantastyka naukowa. I Mogę to śmiało sformułować niemal jak zasadę numer 4, taką bonusową zasadę, żeby po prostu się inspirować. I to zalecenie jest całkiem oczywiste dla ludzi, którzy muszą być kreatywni na co dzień, czy chcą, czy nie chcą, bo na tym polega ich zawód. Kiedy weźmiecie muzyków, pisarzy i zapytacie ich o na przykład szczegóły ich warsztatu, tego w jaki sposób działają na co dzień, to wielu z nich powie, że Dobry muzyk to jest taka osoba, która słucha wiele, wielu utworów muzycznych, inspiruje się innymi artystami i na podstawie tego tworzy coś swojego. Tak samo wielu znakomitych pisarzy mówi o tym, że pisanie to w rzeczywistości czytanie bardzo wielu materiałów dookoła po to, żeby gdzieś na pewnym etapie wykształcić swój własny styl. I My wiemy z punktu widzenia historii, mówimy jako ludzkość yy, i, i tak dumnie tam trochę o tym wspominam, że yy, przeróżnego rodzaju źródła, które, które mamy do dostępne są lepsze albo gorsze, ale fantastyka naukowa, yy, w ogóle science fiction jako coś, co, co jest tym źródłem inspiracji, ma całkiem niezły, jak to mówią Anglicy, track record yy, wpływania na przeróżnego rodzaju innowacje, na kreatywne pomysły, których plony zbieramy do dzisiaj, bo na przykład korzystamy z urządzeń wymyślonych za sprawą tego, że ktoś gdzieś kiedyś przeczytał, usłyszał jedno zdanie z jakiejś książki czy też filmu z nurtu science fiction i to była rzecz, która rezonowała w nim w czasie. I teraz to, dlaczego fantastyka naukowa jest tak fantastycznym przy okazji źródłem inspiracji, zawiera się w całkiem dobrze przebadanym takim, takim czystym schemacie psychologicznym, który możemy śmiało odnieść do takiego czegoś, co, co w języku polskim znajduje takie ładne odzwierciedlenie. I, I całkiem nieźle sprzedaje to słowo uklepać się. To jest coś, że my czasami chcemy, żeby coś się uklepało w naszej głowie. Że coś, co wpada nam naraz, jest takim świeżym pomysłem. W przypadku naszego organizmu mówimy o takim trochę systemie alarmowym. Dla niego to jest coś nowego. On nie wie, czy to jest dobre, czy też nie. Więc musi się trochę z tym oswoić. Właśnie to się musi ułożyć, uklepać w naszym mózgu, jak chcemy. I nawet najbardziej śmiałe koncepcje w zakresie futurologii, tego co się ma zdarzyć w przyszłości, całkiem nieźle uklepują się właśnie za sprawą literatury fantastycznej. Jest tak dlatego, że coś, co jest nowe, znajduje odzwierciedlenie w jakimś opowiadaniu, bohater z tym żyje, on w sumie działa z tym na co dzień. To coś, co się wydawało bardzo niedostępne i odległe, no całkiem nieźle udało nam się za sprawą jakiegoś opisu literackiego oswoić. I ten mechanizm, zdaniem wielu naukowców i, i, i yy, nawet takiej codziennej praktyki, powoduje, że, że dzisiaj śmiało możemy mówić o science fiction jako o czymś, co jest kopalnią pomysłów. Kopalnią nowych pomysłów, ale także kopalnią yy, udoskonaleń już dzisiaj istniejących obecnych rozwiązań. I po to, żebyśmy byli w stanie nie mówić o tym w takim, takim oderwaniu zupełnie od rzeczywistości, Pomyślałem sobie, że... Dzisiaj, biorąc pod uwagę, że mam zaszczyt się z Wami spotkać, dokonamy sobie takiego króciuteńkiego przeglądu um, takich, e, takich wynalazków, z których korzystacie na co dzień, które jednoznacznie zostały zainspirowane właśnie przez science fiction. I pomyślałem, że zacznę od czegoś, bez czego już dzisiaj sobie współczesny świat trudno wyobrazić, czyli od telefonu, dlatego że e, taka koncepcja, w której my mamy e, przenośny... Portal do wiedzy całego wszechświata, z którego też przy okazji możemy dzwonić, no jest rzeczą, która jest dla nas zupełnie dzisiaj oczywista. No pytanie jest, na ile oczywiste jest używanie tego y, malutkiego prostokącika y, w znaczeniu y, portalu do wiedzy całego świata. No ja ten portal do wiedzy całego świata głównie używam po to, żeby oglądać memy z kotami, ale zastosowanie jest absolutnie dowolne. I kiedy pytało się Martina Coopera, ojca właściwie współczesnego telefonu przenośnego o bezpośrednie inspiracje, to on wprost wskazywał, że dla niego właśnie ze sprawą tego, że mu się uklepało to w głowie była fantastyka naukowa. I ten miły dzisiaj staruszek, um, kiedy doprowadził do największego przełomu um, na początku lat 70. I, i pozwolił sobie na to, żeby, żeby uruchomić swoją wyobraźnię i doprowadzić do powstania pierwszego um, w pełni działającego i um, w perspektywie czasu stosowanego na um, masową skalę telefonu komórkowego, to przez całe lata przy, trochę przypisywało się tą bezpośrednią inspirację um, serii Star Trek, gdzie um, bohaterowie używali tak zwanych komunikatorów po to, żeby odbierać ważne informacje w zależności od tego, gdzie ich statek się znajdował. Później pytano Martina Coopera o to, um, czy rzeczywiście ten Star Trek, ten komunikator ze Star Treka był tą bezpośrednią inspiracją do tego, żeby, żeby w ogóle y, ten, ten rodzaj komunikacji... Bezprzewodowej, no bo pamiętajcie, że my mówimy o, o czasach, w których trudno było sobie wyobrazić w ogóle przesyłanie mm, mas, na masową skalę mm, dźwięku telefonicznego bez kabli. No. Czy, czy, czy to jest sprawa, która, która była bezpośrednio powiązana ze Star Trekiem, czy też nie. I Cooper różnie na to od odpowiadał. Czasami trochę bliżej był tego, m, tego Star Treka, mówił o, o, o tym, że trochę się właśnie, trochę w jego głowie za sprawą tego Star Treka to uklepało, ale innym razem ym, ym, przyznawał te, te, te zasługi tą palmę pierwszeństwa jednak serii komiksów o Dicku Tracim, yy, który to właśnie yy, miał na... Yy, swoim ręku, taki charakterystyczny zegareczek i, i, i rzeczywiście mógł się bez najmniejszego problemu z dowolnego miejsca komunikować z innymi za sprawą właśnie takiego, takiego wynalazku. Natomiast to, co przy okazji Martina Coopera i, i, i w ogóle całej jego koncepcji, która no śmiało możemy powiedzieć jednak świat zmieniła, to to, że on się bezpośrednio odniósł do tego, czym ta fantastyka naukowa była dla niego. I znany jest jego cytat, kiedy, kiedy on wspomniał, że, że to, co on widział, to, co czytał, to nie była dla niego jakaś mrzonka, jakaś iluzja, tylko on to postrzegał za cel. On wiedział, że skoro mu się to uklepało w głowie i to, i to całkiem nieźle zafunkcjonowało w ramach no, całkiem zmyślonej historii może zostać zastosowane um, na, na, na takim codziennym życiu, a jedyna rzecz, która musi zostać zrobiona, to musimy wyeliminować problemy techniczne, jakieś ograniczenia, które do tego doprowadzają. I Martin Cooper tak właśnie zrobił i był na tyle tak... W dżentelmeński sposób bezczelny, że pierwsza rozmowa telefoniczna wykonana z nowojorskiej ulicy została no, nadana bezpośrednio, on zadzwonił po prostu do swojego największego konkurenta z konkurencyjnej firmy Z Bela, który w tamtym czasie należał do ATT, ale jednak wtedy zakomunikował, że słuchaj stary, to zdaje się, był Joel. Joel, no jest taka sytuacja, że ja po prostu do ciebie dzwonię z pierwszego, jakby nie patrzeć bezprzewodowego telefonu. Natomiast ta, ta sprawa związana z, z tym, jak, jak, jak u Martina Coopera rezonowała rzecz, o której wcześniej przeczytał. Nie jest odosobniona. To znaczy, że my jednoznacznie możemy powiedzieć, że właśnie te komiksy o Diku Tracing, i to jeszcze wiecie, z początków, z pierwszej połowy XX wieku, więc, więc my mówimy o czymś naprawdę bardzo starym, no. Jednoznacznie zainspirowało um, twórców, którzy później zaczęli badać już może nie telefony komórkowe, ale na przykład smartwatche. Ja nie wiem jak wy, ale ja byłem zafascynowany Jetsonami zawsze, i oni mieli na um, ręku właśnie takie, takie coś, co nawet pozwalało odtwarzać um, ruchome obrazy. E, I to była sprawa, która przemawiała do wyobraźni. I ja pamiętam takie czasy, w których gdzieś na podwórku bawiąc się w jakieś bazy i inne niesamowite konstrukcje. I, i opowiadanie historii, no to my z kolegami się na niby komunikowaliśmy przez zegarki i, i mieliśmy wieczny kontakt z bazą. No, ja nic, nic z tym nie zrobiłem, nie, 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 nie użyłem tej inspiracji do tego, żeby stworzyć jakiś przełomowy wynalazek, ale na całe szczęście inni przede mną tak właśnie do tego tematu podeszli i śmiało możemy powiedzieć o tym, że, że, że ten bohater, jakim był Dick Tracy, dał wiele różnych inspiracji wielu różnym osobom. Natomiast to, co jest niezwykle ważne, to to, że dalej trochę rezonują we mnie te słowa Martina Coopera, że to nie jest mrzonka, to nie jest iluzja, tylko to jest cel. Identycznie było w przypadku w ogóle całych koncepcji powiązanych z autonomicznymi autami dzisiaj. Jest taka bardzo, bardzo stara, nieco zapomniana powieść pod tytułem Sali, natomiast ona jest zapomniana w nie uzasadniony sposób. Isaac Asimov napisał ją w połowie XX wieku i całkiem dobrze opisał w niej koncepcję tego, w jaki sposób może działać autonomiczny samochód. Jak to możliwe jest, żeby, żeby one poruszały się po drodze? Asimov wtedy określał, że one mają takie robocie mózgi. I, I ten opis był całkiem dokładny i on gdybyśmy podłożyli go pod to, jak dzisiaj działają samochody, które nie potrzebują żywego kierowcy, to, no, to panie Asimov całkiem nieźle. Dlatego jedna ze spółek, która dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, przoduje na rynku tworzeniu software'u, hardwareu, takiego używanego w konsekwencji do, do auto autonomicznych, mowa o firmie, firmie Tork, nazwała swoje główne oprogramowanie właśnie Asimov po to, żeby oddać hołd tej osobie, która dała podwaliny po to, żeby można było się w ogóle zastanawiać nad takimi koncepcjami, nawet bardzo śmiałymi. Natomiast gdy mowa jest już o takiej absolutnej śmiałości, no to jest jedna właściwie powieść, seria i yy, znana z filmów i znana z książek, czyli Frankenstein, yy, dlatego że ilość śmiałych... Koncepcji. Użyłem słowa ilość, a nie liczba, bo właściwie ona mi się wydaje niepoliczalna, jest, jest, jest niezwykła. I o, o ile, oczywiście jest tak, że czasami trochę się nadinterpretuje fakty, i mówi się, że ten Frankenstein wymyślił w rzeczywistości, zainspirował więcej znanych dzisiaj rozwiązań niż jest to w rzeczywistości. Na przykład niektórzy mówią, że Frankenstein no, zainspirował ludzi do tego, żeby przeszczepiać innym organy, no bo był sam polepiony z wielu różnych. To nie jest do końca prawda. Już wcześniej, o wiele wcześniej się eksperymentowało z przeszczepami, natomiast one nie zawsze, a w większości absolutnie nie były udane właśnie przez to, że, że to ciało, które dostawało organ kogoś innego, odrzucało taki przeszczep. Więc znowu ten Frankenstein całkiem nieźle pozwalał na, na oswojenie się z myślą takiego multiprzeszczepu niemal, ale co niezwykle istotne, to pewnie pamiętacie że tam ogromne znaczenie miała elektryczność dla całego tego procesu, która była w stanie trochę wskrzesić z martwych właśnie mm, takiego polepionego ludzika. Natomiast to, co jest o tyle ważne, to to, że kiedy przechodzimy przychodzimy do, do, mm, do fizycznie istniejącego wynalazku, jakim jest defibrylator, to pierwszy w historii uratowany pacjent w 1947 roku za sprawą właśnie takiego, no jeszcze pierwotnego defibrylatora jest sprawą już będącą po tych niesamowitych Frankensteinowych opisach. I, i oczywiście jest tak, że science fiction ma w pewien sposób zdolność do wpływania na przyszłość za sprawą właśnie takiego oswojenia się z tymi koncepcjami, ale też w pewien sposób taką przyszłość w ogóle przewiduje. Takim klasycznym przykładem, który jest niezwykle ciekawy, jest powieść Edwarda Bellamiego. Powieść, która na język polski jest tłumaczona jako w roku 2000, ale oryginalny tytuł to Looking Backward czyli no, w wolnym tłumaczeniu patrząc wstecz. I tu mówimy w tym przypadku o czymś niezwykle starym. To znaczy Edward Bellamy napisał tę książkę jeszcze pod koniec XIX wieku i przewidywał, co się stanie w roku 2000. Odnosił się mocno do Stanów Zjednoczonych i wtedy określił, że w tym mniej więcej roku Stany Zjednoczone będą taką socjalistyczną utopią. W której właściwie ludzie będą mieli dostęp do wszelkiego rodzaju dóbr, które są im gwarantowane przez państwo. I to, co jest tutaj interesujące, to fakt, za, jaką, za, za sprawą czego ci mieszkańcy, obywatele mają dostęp do tych dóbr. I Edward Bellamy wpadł na pomysł czegoś, co nazwał kartą kredytową. Karta kredytowa działała trochę jak coś takiego, co, co było takim wehikułem do. Do, do, do wszelkiego rodzaju towarów, usług, za sprawą których przychodził sobie taki delikwent, obywatel, który dostawał od rządu taką, taką kartę kredytową. Był na niej właśnie taki trochę kredycik, on to nazywał, Belami w dosłownym tłumaczeniu, dywidendą rządową, natomiast to były takie pieniądze gwarantowane przez państwo, za które można było kupować jakiegoś rodzaju dobra. I po to, żeby się to stało, to trzeba było tą kartę kredytową wziąć i przyłożyć do, uwaga, terminala. I trzeba było coś tam jeszcze wstukać i Edward Bellamy w rzeczywistości przewidział przyszłość i to całkiem zasadnie, dlatego że, że gdy czytamy jego opis takiego faktycznego i fizycznego zastosowania tej karty kredytowej, to on jest w pewien sposób przerażający, bo jest bardzo dobrze adekwatny. I oczywiście można się doczekać do tego, że no jasne, Bellamy Przewidział tylko część przyszłości, bo cała reszta się nie zgadza, bo, bo wszystkie inne koncepcje, na które wpadał, nie do końca, nie do końca są w takim codziennym użyciu. No, z kart kredytowych korzystamy, ale, ale czy każdy ma dzisiaj gwarantowany kredyt ze strony państwa i właściwie no, pracuje tylko po to, żeby było dobro wspólne, ale cokolwiek by się nie działo, to i tak dostanie od rządu pieniądze na to, żeby, żeby móc je za sprawą karty kredytowej wymienić na jakiś dom? No, dzisiaj to trochę brzmi jak mrzonka, ale gdy zobaczymy na koncepcje ekonomiczne, które mówią o gwarantowanym dochodzie podstawowym, na no, uniwersalnym dochodzie podstawowym, czy przeróżnego rodzaju y, typy tej konkretnej konstrukcji, no to za chwileczkę się może okazać, że ta socjalistyczna utopia w XXI wieku wcale nie jest aż tak bardzo oderwana od tego, czym, o czym pisał Belami. Fantastyka ma taką niesamowitą zdolność do windowania poziomu, do podwyższania poprzeczki. Bo gdybyśmy na przykład zobaczyli na to, w jaki sposób wyglądały prace nad stworzeniem, określiłem to na potrzeby chwili, robotów, które rozumieją ludzką mowę, to to nie są jakieś nowe projekty. Już w latach 40., 50., 60. Pracowano nad w ogóle koncepcją sterowania głosem tak żeby maszyny wykonywały to, te polecenia, które, które chcemy. I wiecie, ta ewolucja była bardzo, bardzo żmudna, długa. Na początku te, te, te maszyny były w stanie rozpoznawać pojedyncze litery. Potem wielkim sukcesem było to, że cały wyraz były w stanie bez najmniejszego problemu rozpoznać i wyłuskać z ludzkiej mowy. Takim niesamowitym przełomem za sprawą projektów IBM-a było to, że ich maszyna rozpoznawająca głos była w stanie wyodrębnić 16 angielskich wyrazów. I wspominam o tym, dlatego że to tak brzmi trochę słodko naiwnie, bo w tym czasie już u Kubricka widzieliśmy Hal, komputer, który był w stanie no, komunikować się bez problemu. Czy, nie wiem, na przykład no, R2G2 był, był no, istotą, tak, tak, tak o nim powiedzmy, który no, normalnie godał. I teraz... Te wszystkie sprawy, które, które czytamy w książkach fantastycznych, widzimy w filmach i przyrównujemy je do aktualnie trwających projektów, no bywają, że je ośmieszają, no bo, bo te projekty mają się nijak do tej fantastycznej rzeczywistości. I wspominam o tym dlatego, że dzisiejsza fantastyka naukowa też idzie jeszcze bardziej w przód, bo wykorzystuje całą tą wiedzę, którą zgromadziliśmy do tej pory, opiera się w pewien sposób na współcześnie stosowanych rozwiązaniach i wykracza w tę przyszłość dalece bardziej. Więc jak ktoś z Was ma ochotę wyciągnąć taki, taki wynalazek, inspirację, koncepcję, wyłuskać, a następnie wdrożyć w praktyce, no to bardzo dobrze. I, i, I po to też jest fantastyka naukowa, chociaż nie zawsze, dlatego że gdy sobie o tym myślę, to czasami jest tak, że pewnego rodzaju śmiałe koncepcje pojawiają się w źródłach fantastycznych. Nie ze względu na to, żeby dać komuś kierunek do tego, żeby działać w, ten, w tę stronę, ale na przykład po to, żeby przed czymś ostrzec. Jak sobie szukam przykładów w głowie na ten temat, to od razu wchodzi mi na tapet taka, taka sprawa, która znalazła się no, w legendarnej literaturze Raya Bradbury'ego, czyli w tym momencie mowa o Fahrenheitie 451. Ja akurat tej książki nie przeczytałem, bo ją... Przesłuchałem za sprawą genialnej interpretacji Eryka Lubosa. Szczerze zachęcam do, do tego właśnie dzieła. Natomiast tam y, znajdowała się oczywiście. Koncepcja palenia książek jako źródła niepotrzebnej wiedzy, która wprowadza więcej chaosu, nie jest pożądana przez władzę, więc ten bohater książki, oczywiście większość z Was zna koncepcję, no, zajmuje się zawodowo paleniem książek i to co jest niezwykle ciekawe, to jest to, jaka przez ten rząd jest alternatywa do, do właśnie czytania wszelkiego rodzaju źródeł wartościowych. Ale z drugiej strony, żeby cały czas dostarczać jakieś informacje, cały czas mieć podłączonych tych obywateli pod jakieś źródło yy, objawionej wiedzy, no tam wykorzystuje się coś, co możemy śmiało trochę odnieść do współczesnych yy, słuchawek, które są tak maluteńkie, że yy, czasami je yy, średnio widać. Natomiast dzięki nim możemy być podłączeni cały czas do podcastów, wszelkiego rodzaju źródeł informacji, książek i cały czas jesteśmy atakowani tymi, tymi doznaniami za sprawą właśnie absolutnie przenośnych urządzeń. Kiedy Bradbury e, pisał to no, już lata temu, no to nikt z nas nie mógł za bardzo odnieść tego do e, wtedy fizycznie istniejącego wynalazku. To była kompletna fikcja. Dzisiaj coś, co było ostrzeżeniem przed byciem podłączonym do, mm, do e, nieustannego strumienia informacji, no, mamy w praktyce. I, I możemy śmiało powiedzieć, że Bradbury miał rację dlatego, że w momencie, w którym jesteśmy atakowani tak wieloma różnymi źródłami wiedzy, informacji, doznań, wszelkiego rodzaju, mogą się pojawić u niektórych deficyty uwagi, mogą wystąpić niepożądane zjawiska natury psychicznej, takie jak FOMO, czyli Fear of Missing out, czyli, taka trochę, trochę, trochę lęk przed strach przed wykluczeniem, więc. Tutaj mówimy o czymś takim, co no, śmiało, okej, okay. być może jakieś rozwiązania zainspirowało. Pytanie zawsze, czy to są rozwiązania mniej lub bardziej dobre. Oczywiście, nie zawsze jest tak, że, że da się to ocenić z dzisiejszej perspektywy, no bo też trudno powiedzieć, czy na przykład opis przesłównych drzwi które gdzieś się na przykład w XIX wieku pojawiły w literaturze fantastycznej, czy to jest dobrze, czy źle, że, że znalazło się to w naszej codziennej rzeczywistości ze sprawą no, elektrycznie sterowanych drzwi, które się rozsuwają jak wchodzimy do jakiegoś marketu czy do dowolnego miejsca, no nikt z nas nie zwraca na nie dzisiaj uwagi. Chyba, że dzieci, bo dzieci kochają tą sytuację, w której... Na przykład po raz pierwszy z widzą, że Łojezu, coś takiego tutaj zadziałało i to, te drzwi się tak niesamowicie otwierają. Jakie to jest piękne. To, co jest ciekawe, to to, że te, że te akurat te wspomniane przeze mnie otwierane drzwi w początkowych. Takich pierwszych źródłach fantastycznych otwierały się nieco inaczej, trochę mniej praktycznie. To znaczy, te stare książki fantastyczne czasami pokazywały drzwi, które się otwierają do góry, chowają się w sufit. My wiemy, że z perspektywy takiej codziennej praktyki to nie jest najlepsze rozwiązanie. Dużo lepiej jest, kiedy one się rozsuwają, chociaż taki wynalazek rozsuwanych automatycznych drzwi, to dopiero druga połowa XX wieku. Wcześniejsze projekty za sprawą na przykład takiej firmy. Stanley Works działały na takiej zasadzie, że one się po prostu otwierały jak zwykle, zwykłe drzwi i, na przykład, po raz pierwszy zostały zamontowane w jednej z restauracji po to, żeby kelnerzy, kelnerki nie musieli z tacami jeszcze tych drzwi pchać, kopać, tylko one się pięknie rozsuwały i wtedy mówiono o tym, że to znacznie przyspieszyło pracę, a z drugiej strony dało taki nieco futurystyczny posmak temu wszystkiemu. I, 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 i oczywiście nie moją i nie naszą właściwie Funkcją jest ocenianie, które z tych inspiracji są dobre, ale które są złe. Natomiast no, trzeba mieć świadomość tego, jak silnie one działają. One w niektórych rezonują bardzo mocno. Takim najlepszym przykładem tego rezonowania, które wpływa na całe życie, jest właściwie historia genialnego wynalazcy Igora Sikorskiego. Sikorski bezsprzecznie jest ojcem współczesnego śmigłowca. Oczywiście możemy śmiało mówić, że takie helikopterowe koncepcje to są niezwykle stare wynalazki. Często Leonardo da Vinci jest uznawany za ojca, za praojca właściwie śmigłowca, ale bez Sikorskiego nie byłoby go w takim kształcie i w takim zastosowaniu, jak jest to obecnie, i co do tego nie ma tutaj wątpliwości. Natomiast sam Sikorski również nie pozostawiał żadnych wątpliwości w zakresie swojej inspiracji. On jako młody, Chłopak przeczytał jedną z książek Juliusza Werna, w której to książce znalazł się opis latającej maszyny, która co prawda była nieco lżejsza od powietrza i ze sprawą tego latała, ale ona w ogóle latała troszeczkę inaczej niż taki klasyczny samolot. I Sikorski. Został zafascynowany całkowicie, tak trzeba o tym powiedzieć, ideą takiego alternatywnego um, transportu powietrznego i w konsekwencji w toku kolejnych lat to doprowadziło go do tego, że, że wymyślił właśnie współczesny śmigłowiec to, jak on faktycznie powinien zostać um, wykonany i jak zost powinien zostać upowszechniony. Dlatego, że bardzo często to upowszechnienie czegoś już istniejącego ma znacznie większą wagę niż wymyślenie. No tutaj Gutenberg jest bardzo dobrym odniesieniem. No, kiedy mówimy o tym, że Gutenberg wynalazł druk, Pewnego rodzaju naciągnięcie. Kiedy my mówimy o tym, że za sprawą tych ruchomych czcionek on upowszechnił druk, znacznie adekwatniejsze stwierdzenie. W przypadku Sikorskiego możemy mówić o czymś podobnym. Natomiast on jest o tyle dla nas ważny, że on wielokrotnie opowiadał o tej inspiracji wernowskiej i pozwolił sobie również na cytowanie tego autora za sprawą słów, które są niezwykle ważne, kiedy my w ogóle mówimy o tym temacie, który dzisiaj mamy na tapecie. I te słowa brzmią następująco. Jeśli jeden człowiek może coś wymyślić, to drugi człowiek może to urzeczywistnić. I gdy patrzymy na to, jak, jak dochodzi do tego transferu wiedzy, inspiracji, pomysłów z literatury fantastycznej do codziennego życia, no to te słowa są bardzo adekwatne do tego. I, i, i czerpanie pełnymi garściami chociażby nawet z całego uniwersum Werna, no, możemy śmiało powiedzieć, okej, okay, to od niego pochodzi śmigłowiec, co na przykład, o, łódź podwodna. No, łódź podwodna jest o tyle niesamowita, że mamy 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi, absolutny klasyk, w którym to klasyku znalazł się opis podwodnej maszyny, która no była bardzo śmiała, dlatego że to było coś dużego, w środku znajdowały się regularne pokoje, ona była w miarę wygodna do stosowania i oczywiście nie było tak, że Wern wpadł na pomysł umieszczenia jakiegoś podwodnego statku, one istniały już przed nim, ale były to pierwotne koncepcje, które, które nijak miały się do tego niezwykłego Wernowskiego opisu i gdy później za sprawą tego, co, co, co znalazło się w 20 tysiącach mil podmorskich, jej żeglugi. Człowiek nazwiskiem Simon Lake doszedł do wniosku, że no kurczę, no skoro to tutaj jest, to? trzeba to urzeczywistnić. Więc poświęcił swoje życie na to, żeby, żeby stworzyć taki projekt. Wprost mówił, podobnie jak Sikorski, że Wern był no, tym, tym kamieniem węgielnym całego tego projektu. Doprowadził do wybudowania w konsekwencji łodzi podwodnej Argonauty. I zwieńczeniem tej pięknej historii było to, że Juliusz Wern doszedł do wniosku, że wypadałoby napisać list gratulacyjny, że bardzo się cieszę, że ktoś zrobił z tą śmiałą ideą coś w praktyce i urzeczywistnił to za sprawą działającego projektu. Zresztą, kiedy patrzymy sobie na, na takie, takie rzeczy, które uruchamiają wyobraźnię, uruchamiają zasoby u przeróżnych ludzi, to wiecie, to nie jest zawsze tak, że... Hmm, że oni sami w sobie byli wynalazcami i tak nagle zaczęli czytać tą literaturę fantastyczną w poszukiwaniu inspiracji. Czasami było tak, że oni się zastanawiali nad różnego rodzaju wyborem ścieżki życiowej i kariery, ale coś, co kiedyś przeczytali, yy, czy w późniejszym czasie coś, co mogli, mogli obejrzeć jakiś film, na przykład. No było tak bardzo silnie i tak bardzo biło od środka, że wpłynęło na całe ich życie. No, trudno powiedzieć, że gdybyśmy przepytali dzieci w przedszkolu i zapytali ich, kim chcą zostać w przyszłości, no to mało dzieci odpowie, hmm, chciałbym zostać na przykład konstruktorem rakiet. Ale gdybyśmy popatrzyli sobie na y, życie Roberta Godarda, amerykańskiego wynalazcy, który y, jest autorem pierwszego takiego działającego projektu rakiety napędzającej danej paliwem, to o jego życiu zadecydował zupełny przypadek, bo pod koniec XIX wieku przeczytał w jednej z gazet coś, co naprowadziło go na no, absolutnie fantastyczny klasyk, czyli na wojnę światów Wellsa. I, i tamta koncepcja tego marsjańskiego konfliktu na tyle mocno w nim rezonowała, że później po latach, kiedy już dzięki temu udało mu się tą rakietę stworzyć, on użył takiego niezwykłego stwierdzenia, że, 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 że ta rakietowa idea właśnie zaczerpnięta od Wellsa dosłownie przyssała się do jego wyobraźni i stała się częścią jego tożsamości. I teraz... Kiedy, kiedy myślę sobie o tym, jak, jak silnie coś takiego mogło zadziałać, to zwróćcie uwagę na to, że zadecydował o tym kompletny przypadek. Gdyby on tego dnia nie przeczytał e, gazety, która w konsekwencji uruchomiła ten cały łańcuch zdarzeń, to być może nigdy by na, na taką koncepcję nie wpadł. Pewnie dla ludzkości lepiej, ale, ale gdzieś pewnie ktoś inny by przeczytał o tych rakietach i tak czy inaczej one by znalazły zastosowanie w naszym współczesnym świecie. I, i, i sprawy, które czasami rzeczywiście możemy obserwować gdzieś, na przykład w filmach fantastycznych, coś co wydaje nam się dziwne i nieprzystające do naszej rzeczywistości. Później po, cał po latach um, no, patrzymy właściwie na co dzień. Jest taka scena, bardzo, bardzo lubię ten kadr z Odysei Kosmicznej Kubrika, na którym widać dwóch dżentelmenów, którzy coś tam sobie podjadają. Leży na stoliku jedzenie, ale też niepozorne um, dwa tablety, na których są wyświetlane jakieś informacje. Jak sobie myślę, jak wyglądają czasami moje posiłki, posiłki również innych ludzi, to ten tablet, telefon towarzyszy tej sytuacji. I dla nas to teraz jest jakbyśmy to obejrzeli. Okej, okay, jakby. Wygląda jak wtorek, najzwyklejszy w świecie dzień. Natomiast no, miejmy świadomość, że Kubrick no, wypuścił na rynek ten film w latach 60 i ta, ta scena mogła być dalece bardziej szokująca. Są takie źródła, mniej lub bardziej potwierdzono o tym, że, że być może za iPadem współczesnym gdzieś te powiązania z Kubrickiem, czy też ze Star Trekiem, gdzie, gdzie były urządzenia nazywane padami wprost... Gdzieś to tam może rzeczywiście jest powiązane, ale, ale dla mnie, kiedy sobie myślę o tym naszym dzisiejszym temacie, to, to w pewien sposób to, to, to mi trochę rozsadza głowę, kiedy zdaję sobie sprawę z tego, że we współcześnie tworzonej fantastyce naukowej są opisy społeczeństw w rzeczywistości konstrukcji wynalazków, które będą całkiem adekwatne i w normalnym życiu spotykane, kiedy my będziemy mówili o czymś, co, co zadzieje się za 50, 100 czy 500 lat. Więc na sam koniec polecam taką uważność i polecam nie popełnianie takiego błędu, który być może był popełniany przez naszych przodków, którzy mówili: wiadomo, że to się nie stanie, to jest jakaś właśnie fantastyka, to, 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 się, to się nie zdarzy. Bo te wszystkie cechy, które, które posiada. Szeroko rozumiana fantastyka, do przewidywania, do inspirowania, do wyznaczania kierunku, do ostrzegania przed niektórymi rzeczami, no, z perspektywy czasu mogą być bardziej adekwatne, niż mogło nam się to wydawać. Tyle ode mnie. Bardzo Wam dziękuję za to, że zaprosiliście mnie na, na, na konwencję bliską mojemu sercu, dlatego że za momencik Magic the Gathering razem z moimi przyjaciółmi bardzo ważne dla mnie wydarzenie, więc zostawiam Was w dobrych rękach. Wszystkiego dobrego i widzimy się w fantastycznym świecie i teraz, i za parę lat. Do zobaczenia.